Jan Machulski. To nie jest możliwe, żeby Janek Machulski miał za sobą już 25 lat pracy zawodowej. To zupełnie nie jest możliwe, bo jest to człowiek młody, młodzieńczy. O usposobieniu powiedziałbym nie tylko młodzieńczym, ale nawet czasem dziecinnym, co mnie fascynuje i zachwyca. Bo to trzeba rzeczywiście takiej dziecięcej szczerości, która nie stawia sobie żadnych przeszkód i nie boi się sama siebie, żeby uprawiać teatr w tak namiętny sposób, jak on to robi, i w tak otwarty sposób. Dziwne to dzieciństwo tego Janka Machulskiego, bo połączone, jak mi się wydaje, z bardzo ostrą, bardzo solidną, bardzo rzetelną, bardzo dorosłą świadomością. Przede wszystkim świadomością tego, czym jest aktorstwo, które on chce uprawiać, które uprawia, bo chce tego. Jak nie trudno domyśleć się z wypowiedzi profesora Jerzego Adamskiego, Jan Machulski obchodzi właśnie swoje 25-lecie. 25 lat pracy aktora, społecznika, reżysera. A jeżeli dodać do tego jeszcze funkcję dyrektora Teatru Ochota od blisko 9 lat, to lista będzie ta bardzo długa. Ale czym pan czuje się przede wszystkim? Ja cały czas przede wszystkim czuję się przede wszystkim jako aktor. I tak bym chciał być traktowany, ponieważ to chyba daje nam największą satysfakcję. Spotykanie się wieczorami z ludźmi, dla których możemy grać, z którymi mamy jakiś kontakt. I ta przyjemność jest chyba w aktorstwie największa z tych innych różnych funkcji dyrektorowania czy nawet reżyserowania. Mimo że się ogarnia całość, że odpowiedzialnym się jest, że więcej można powiedzieć może całym przedstawieniem ludziom, ale ta taka przyjemność, którą się wyczuwa, spocenie się, cisza tam, gdzie trzeba, czy reakcja publiczności, jest najwspanialsza w zawodzie aktora. I dlatego nie chciałbym, żeby to gdzieś mi tam umknęło. Pewnie gdzieś to odchodzi na drugi plan, jeżeli zacząłem prowadzić teatr. No nie mogę w każdej sztuce grać. Nie ma powodu już w tym wieku, żeby grać więcej niż dwie role w roku. Ale najsympatyczniej i najbardziej właściwie chciałbym być traktowany jako aktor przede wszystkim. Zawsze marzyłem sobie, żeby być takim właśnie aktorem, kimś takim, który przychodzi, jest dużo ludzi, ja im przynoszę coś, mówię, otwieram im jakoś horyzonty. Takie marzenia jako dziecko, pamiętam, miałem, bawiłem się w różne gry, wymyślałem jakieś takie historie, ale tak poważnie nad tym się nie zastanawiałem. Zresztą w każdym domu nie jest to aż tak bardzo uwielbiany zawód, że powiedzieli tak, koniecznie idź, zostanie aktorem. Zawsze chciałeś, żeby to... Inżynierem, lekarzem. Tak. Ja kończyłem matematyczno-fizyczne właściwie liceum w Łodzi, trzecie TPD i miałem iść na Politechnikę, a... No ale tak się stworzyło, ojciec pojechał wtedy gdzieś tam do Węgorzewa, w województwo olsztyńskie, PGR jakieś murować. Matka z nim pojechała, ja zostałem u ciotki i ciągnęło mnie, żeby zajrzeć chociaż do tej szkoły, co tam jest. Grałem w zespole jazzowym przez 7 lat na perkusji. Na pierwszym piętrze było wtedy na Gdańskiej szkoła muzyczna, na dole teatralna. Idąc tam na górę, właśnie do tej muzycznej, myślałem, że może na jakimś saksofonie, na czymś powinienem grać, no bo na perkusji wydawało mi się to za mało. I wstąpiłem tam na dół, wziąłem te wszystkie prospekty, co należy przygotować i tak dalej. I ten miesiąc, kiedy byłem właśnie sam u ciotki, bez wiedzy rodziców prawie, zacząłem się uczyć i przygotowywać do tego egzaminu. No i... Zdałem. Zawsze myślał pan o stworzeniu teatru, na który czeka publiczność. Chyba tak. To się bierze pewno ze środowiska, z którego wyszedłem. Dosyć prostego. Ojciec murarz mój i matka pracowała na tkalni gdzieś w Łodzi, gdzie to... Miasto przed wojną było bardzo, bardzo właśnie jakoś tak chyba ubogie w sensie kanalizacji, w sensie dogodnych mieszkań. No, także na podwórku bawiliśmy się z dzieciakami. Gdzieś tak pewno z tego środowiska to się bierze, że ja znałem ludzi, którzy potrzebują strasznie jakichś wzorców, miejsca, gdzie by mogli się jakoś edukować, czy nie wszyscy mają w domu warunki najlepsze. Gdzieś by mogli przyjść i gdzie by ich traktowano serio. Być może z tego się to wzięło, że już na pierwszym roku studiów teatralnych, aktorskich w Łodzi stworzyłem grupę taką, z którą jeden dzień w tygodniu poświęcaliśmy na dokształcanie się, wiedząc, że profesorowie nie będą aż tyle mieli czasu, żeby się każdym z nas zająć, żeby nam jakoś tę drogę ukształtować czy wytyczyć na przyszłość. I próbowaliśmy sami sobie stworzyć metody pracy
czy też uświadomić sobie funkcję teatru, w której mamy pracować. Stąd po studiach ta grupa pojechała do Olsztyna na rok. Tam tworzyliśmy jakiś ośrodek taki. Potem Opole się opróżniło, bo Skuszanka pojechała do Nowej Huty. Dyrektor, który objął tamten teatr wtedy, dowiedział się o tej grupie, czy znał nas już z opowiadań. Pojechaliśmy do Opola i tam znowu byliśmy 2 lata. No potem, jak to każde społeczeństwo jakieś takie dobrane na chwilę, tylko rozpadliśmy się, no bo ktoś zapragnął iść do Krakowa, ktoś do Wrocławia, mieć większe może szanse rozwojowe. Ta grupa się rozwiązała właśnie w Opolu. Wtedy pojechałam do Lublina, tylko już z Haliną Machulską. Tam we dwoje byliśmy. Już była pana żoną? Tak. To myśmy się wybrali zaraz po studiach skończonych w 1954. Właśnie 25-lecie ślubu. I 25-lecie, tak, w pracy. Pracy. No właśnie, takśmy to jeszcze złączyli. Wydaje mi się, że Janek miał duży wpływ na to, że po wyższych studiach pedagogicznych zdałam do szkoły teatralnej na aktorski wydział. I bardzo to ładnie się, tylko że już byłam wtedy żoną Janka Machulskiego i spodziewaliśmy się naszego syna. Kiedy pani zagrała z Janem Machulskim, czy już ze swoim właśnie mężem? Proszę pani, ja miałam zamiar iść do szkoły teatralnej zaraz po maturze i zrezygnowałam. To była taka historia, że jak ja zrezygnowałam ze szkoły, to myślałam, że już zrezygnuję z marzenia o zagraniu w sztuce Żeromskiego Przepióreczka. A to było pani marzeniem? To było marzeniem moim. Jeszcze wtedy studiów nie zaczęłam, ale zawsze myślałam o tym, że to jest rola, którą chciałabym kiedyś zagrać. Ale jakoś tak się wszystko ładnie pogodziło. I zagrałam Smugoniowo. Z Jankiem. Właśnie a propos tej postaci, pani Halino, co zdaniem pani Machulski ma z Przełęckiego? No ja myślę, że pasję społecznikowską. No to nas właściwie poza teatrem bardzo połączyło. Bo ja też lubię pracę pedagogiczną, społeczną. I on, i myśmy od razu nasze plany kojarzyli z jakimś stworzeniem własnego teatru. Już nie mogliśmy żyć bez tej działalności takiej. Tworzyliśmy studyjną scenkę, gdzie nie mieliśmy stałego miejsca. Jeździliśmy, chodziliśmy, graliśmy raz w klubie ZMS-u, raz w jakimś klubie emerytów, gdzie jakiś zrobiliśmy wstęp, bo tam trudniejsze sztuki próbowaliśmy już grać. Mam Stabilizację Różewicza, Listy lotnika z nad Hiroshimy, który rzucił pierwszy raz tę bombę. Do bardzo trudnych środowisk, które nie miały styczności z teatrem, jeździliśmy z tymi przedstawieniami. No i potem wróciliśmy, pojechaliśmy do Warszawy na propozycję Jerzego Kreczmara i tutaj wydawało nam się, że należałoby może poszerzyć swoje wiadomości. Zdaliśmy nasz na Wydział Reżyserii i skończyliśmy w 71 roku Wydział Reżyserii jeszcze. Cały czas pan mówi w liczbie mnogiej, czyli pan tak, i pani Halina, żona, tak. Pani z Haliną Halina. Razem byliśmy. No to było nam i trudniej i łatwiej. Ja wiem, trudniej, że nie dbaliśmy, że musimy mieć jakieś wspaniałe mieszkanie, samochód. No nikt nie miał czasu pracować i czy gdzieś zarabiać, tylko musieliśmy się zająć przede wszystkim studiami. Ale było łatwiej, że mogliśmy porozmawiać na ten temat wspólnie, czy znaleźć jakieś nowe propozycje. A kto się zajmował domem i dzieckiem? Tak się cudownie złożyło, że miałam tak kochającą matkę mnie, że była z nami prawie cały czas. I wtedy syn miał opiekę w babci, co pozwoliło nam się rzeczywiście zająć naszą pracą. A kiedy tylko mogłem, to poświęcałem Julkowi także swój czas jako kolega. Co niedziela właśnie do kina chodziliśmy, to był już jakiś rytuał, czy wspólne obiady były w niedzielę zawsze. Wszystkie wakacje właściwie wspólne, to nas łączyło. A korzyści także były, bo się budził rano, idąc do szkoły, widział, że tatuś z mamusią też coś tam odrabiają na reżyserię jeszcze, czyli że się też uczą. Był, że doping, że warto, że to nie ma granicy lat, że jak się chce coś osiągnąć, to trzeba coś dalej robić. Muszę powiedzieć, że ojcem to on jest rzeczywiście wspaniałym, bo traktował syna zawsze jak swojego przyjaciela i nie obserwowałam nawet w wieku dojrzewania naszego syna tak zwanych buntów wobec autorytetu rodziców. Nigdy nie musiał, zawsze chciał. I chyba dlatego do tej pory są w bardzo dobrych kontaktach. A jakim jest gospodarzem w domu? O, lepiej nie mówmy. Czy w ogóle nic nie potrafi, czy też po prostu nie ma czasu? Moja intymność tutaj osiągnęła granicę, proszę pani. Nic nie powiem. A czy poza teatrem ma jeszcze jakieś inne hobby? Myślę, że jego takim hobby, które odkrył niedawno, jest także pisanie. No i tak jakieś próby
początki robi w tej dziedzinie. No możemy zaczął od pamiętników. Zaczął od pamiętników, a na scenie Teatru Ochota możemy zdradzić, była sztuka Jana Machulskiego, Krzywa Płaska pod pseudonimem Szymański. Tak? Pozwolił już pani to opowiedzieć. No, ja robiłam na ten temat audycję, wtedy o tym mówiliśmy, więc czuję się rozgrzeszona i możemy powiedzieć. Dlatego nie chciałam powiedzieć, no ale wiem, że już piszę następną sztukę. Będzie to poddana bardzo surowej w tej chwili ocenie naszego zespołu, bo jedna z rzeczy, które cenię ja osobiście, to jest możliwość głośnego krytykowania tego, co nam się nie podoba. I to jest w naszym zespole. W Teatrze Ochota pracuje pan nie tylko z aktorami zawodowymi, ale również z młodzieżą z kółka teatralnego. Poza tym jest pan pedagogiem w szkole filmowej w Łodzi, jeździ pan tam na wykłady. Interesowałoby mnie, co pan sądzi w ogóle o współczesnej młodzieży, ponieważ jak panu wiadomo, niektórzy dorośli uważają, że trudno się z nimi porozumieć, że po prostu młodzież bardzo nonszalancko podchodzi do zawodu, no i w ogóle do świata dorosłych. Co pan mógłby nam o tej młodzieży powiedzieć? Ja upatruję winy raczej w braku czasu naszego, że my im za mało poświęcamy czas. Że dziecko w domu, jak ma sprawę, nie może ojciec powiedzieć później, musi przerwać nawet najciekawszą robotę swoją, jeżeli przyjechała dziewczyna czy syn i ma sprawę do mnie. Bo to mógł być decydujący moment, co się miało stać w jego życiu. Zresztą sam mam takie doświadczenia właśnie, że to w tym momencie, kiedy on chce, trzeba się spotkać. To samo jest w szkole z tymi studentami. Jeżeli się traktuje na zasadzie majster, czeladnik, a tylko na tej zasadzie się zgodziłem jeździć, bo to przecież kłopotliwe jest bardzo jeździć do Łodzi, mając tyle zajęć tutaj. Owszem, ale będę ich traktował tak, jak ja bym chciał, żeby mnie, gdybym miał jeszcze raz studiować, traktowano. To znaczy majster, czeladnik, że ja z nimi mówię o wszystkim przy okazji pracy nad rolą, także w jakimś stosunku do teatru ich uczę, nie tylko, żeby wyraźnie mówili mi tę czy inną kwestię. Raz. Dwa. Robię z nimi jak najwięcej całości, dużych ról. Nakładam na nich, że tak powiem, duży ciężar, żeby oni nie wchodzili do teatru po jednej roli, tylko zagranej na dyplom w ostatnim roku. I wtedy jest przerażenie, jak się dostaje w teatrze i trzeba w 3 tygodnie czy w 4 zagrać od razu szybko rolę. Wiem doświadczenia, przyjechałem w dniu, kiedy podpisałem umowę za 920 zł wtedy i musiałem wieczorem grać. I byłem przerażony, jak to pół roku w szkole, kawałeczek, tam mnie uczyli, a teraz mam od razu grę. I tu chcę wprowadzić te zmiany, że od pierwszego roku oni właściwie prawie całości grają, jak najwięcej sztuk. Uważam, że jak 8 czy 7 ról zagrają w ciągu szkoły dużych, będą mogli w teatrze już startować. Tworzycie państwo ten teatr razem. Przecież zawsze jesteście zgodni. To byłoby nieautentyczne, gdybym próbowała mówić, że nie ma między nami konfliktów, nieporozumień, kłótni, awantur, bo to jest życie. Ważne jest to, że potrafimy z tego wyjść. Że kłótnia nie powoduje długich nieporozumień, antagonizmów, zawiści. Bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy dwoje ludzi chce dla jakiegoś celu zrealizować siebie, to może dojść do głosu tak zwana ambicja, która nawzajem może sobie przeszkadzać. No w tym wypadku myślę, że granice naszej ambicji są takie, że sobie nawzajem nie przeszkadzamy. Ostatnio się troszkę musieliśmy zająć innym troszkę terenem, bo rozrosła się działalność, nie zwiększając prawie że ilości osób w tej działalności, bo ta sama grupa teraz pracuje po 9 latach, co pracowała 8 czy 7 lat temu. I wobec tego ja już się specjalizuję w tej pracy ogniska teatralnego z dziećmi, żeby dać już całkowitą swobodę tej grupie, która chce pracę podejmować z dorosłymi. Są takie dwa główne działy. Praca z młodzieżą Teatru Ochoty i praca z widzem. My przygotowujemy tego widza w ognisku, ale nie tylko widza, bo jak się okazuje, to i młodzież idzie do teatru z naszego ogniska, do szkół teatralnych. Z kim młodzież woli pracować? Z Janem Machulskim czy z Haliną Machulską? Myślę, że z Janem Machulskim woli pracować, bo on jest milszy. Ja jestem szalenie wymagająca i ostra. Mniej zadowolona i mniej uśmiechnięta. Czy więcej jest dziewcząt czy chłopców w tym młodym kółku? Dziewcząt oczywiście. No, to zupełnie zrozumiałe. Kiedyś poprosiłem go, bo był starszy i był doświadczonym aktorem, kiedy był studentem reżyserii, żeby zorganizował i poprowadził ćwiczenia na temat Stanisławskiego. I Jan Machulski zrobił to w sposób nie tylko wzorowy, nie tylko pomysłowy, ale fascynujący. Była to jedna ze świetniejszych godzin spędzonych w szkole teatralnej. Wtedy zrozumiałem, jak bardzo przywiązany jest ten aktor do tradycji Stanisławskiego i do tego sposobu rozumienia psychologii, budowy postaci,
kreowania postaci, jaką niesie za sobą tradycja naturalizmu. To jest aktor, który tak właśnie pracuje, ale pracuje w sposób świadomy, wyzyskując nie tylko całą tradycję, także tradycję uczenia zawodu, ale także wszystko to, co przynosi współczesność. Postacie, które on tworzy, są postaciami współczesnymi na wskroś i wobec tego zmieniają się, ponieważ jest on bardzo wyczulony na to, co jest dniem dzisiejszym. Naszego społeczeństwa, świata, miasta, rodziny. Dniem dzisiejszym rozumianym jako kryterium pozwala bardzo dokładnie sprawdzić wartość teatru. Ale tak myślę, że Janek rozumie także i swoje zadania jako reżyser. A nie oddziela on tego wcale od swoich funkcji dyrektorskich. Nie oddziela tego także wcale od swoich funkcji pedagogicznych. To bardzo dobry nauczyciel. Panie Janku, a czego pan chce przede wszystkim nauczyć tę młodzież? Próbowałem zaszczepić także miłość do teatru. Miłość do teatru, pokorę jakąś i tę służebność, że my jesteśmy po to, żeby wykorzystać te nasze zdolności, umiejętność skupienia się, stworzenia jakiegoś nowego świata, żebyśmy pomogli ludziom, żebyśmy tę naszą funkcję traktowali no tak właśnie trochę po społecznikowsku, nie idąc na jakieś łatwizny oczywiście, grać jak najwspanialej swój warsztat doskonaląc, ale ciągle pamiętać, że będziemy istnieli, czy to będzie pełny teatr zawsze, jeżeli tam z drugiej strony rampy, czy bez rampy, z tymi widzami, którzy przychodzą, będzie porozumienie i będziemy wiedzieli wspólnie, o co nam chodzi. Byłem tu przed laty na spektaklu Montserrata. No i właśnie sposób grania w tym teatrze, warunki, jakaś wielka bezpośredniość. W każdym razie wówczas miałem wrażenie, że ja sam zostałem zaplątany w jakąś aferę, że lada chwila znajdę się w sytuacji tych ludzi, których tam oglądam na tej naszej niby scenie. To mnie bardzo zainteresowało i stąd trafiłem tutaj na stałe. Atmosfera jest taka rodzinna, powiedziałabym. Janek jest bardzo bezpośredni. On nie stwarza dystansu swoim sposobem bycia w ogóle na co dzień, a już z ludźmi, z którymi pracuje, to się zupełnie zaciera. Czy z Janem Machulskim dobrze się pracuje jako reżyserem? No, raczej tak. Są po prostu dni, kiedy Janek jest jakiś rozkojarzony i wtedy trudniej. Janek ma zawsze mnóstwo spraw na głowie, za którymi biega, załatwia oczywiście spraw związanych z teatrem, ponieważ nasze warunki tutaj są dosyć prymitywne, a chcę tak zrobić, żeby było lepiej wszystkim i łatwiej pracować, żeby nam było. Bardzo dużo pomaga komuś, to znaczy, że jest tolerancyjny. Na przykład w mojej sytuacji obecnej, kiedy no, przychodzę na próby z dzieckiem w pieluchach, bo po prostu nie mam go na razie przy kim zostawić i Janek się na to zgodził. A on przecież czasami płacze i przeszkadza kolegom. Chciałam wrócić do tej atmosfery rodzinnej, że w zasadzie wszystkie jakieś takie sporne sprawy to rozstrzygane są tak jak w rodzinie i nie jest to dowodem, że jest cudownie, bo się kłócimy również jak w rodzinie, ale to pomaga nam jakoś likwidować napięcia jakieś przed premierami. Czego was nauczył Jan Machulski, jeżeli chodzi o zawód aktora? Odwagi w proponowaniu, zależności z partnerem, z kolegami. Tego też się tutaj właściwie nauczyłam. Grania bardzo dużo, bo zespół jest niewielki. W związku z tym dla nas szuka się repertuaru, żebyśmy my mogli się odpowiednio rozwijać, żeby była pewna różnorodność i tak dalej. I od początku w sposób taki odpowiedzialny i rozwijam swoje własne umiejętności, jeżeli w ogóle jakieś mam. I wydaje mi się, że jako szef nauczył mnie chyba przede wszystkim jakiejś otwartości na drugiego człowieka, to znaczy nauczył jakiejś ogromnej tolerancji, bezpośredniości w kontakcie z drugimi ludźmi. I to jest tym ciekawsze, że był takim, będąc cały czas jednak szefem, dyrektorem i pokazał, że autorytet dyrektora potrafi bez uszczerbku dla tego autorytetu budować właśnie na jakiejś takiej, nie na dystansie, nie na izolowaniu się od grupy, z którą pracuję, a wręcz przeciwnie, na jakimś takim bliskim kontakcie, na odwadze podejmowania często trudnych decyzji, często takich spraw, których normalnie dyrektor nie dotyka, bo normalnie dyrektor, przypuśćmy, nie zajmuje się, nie wiem, przesuwaniem podestów na sali teatralnej, a w naszym teatrze, jak jest taka potrzeba, on za to łapie się pierwszy, w związku z tym każdy z nas nie patrzy na zakres obowiązków, patrzy po prostu na potrzeby tego teatru i również robi to, co w danej chwili jest potrzebne.
No i to jest bardzo jakieś takie fajne, otwarte w jego postawie życiowej. Tego się od niego nauczyłam. Panie Janku, 25 lat małżeństwa, 25 lat pracy zawodowej. Czy pana życie, czy też państwa życie, bo nie można pani Halino odłączyć od tej dzisiejszej naszej rozmowy, było życiem pełnym sukcesów? No, w ogóle, co to jest sukces? Właśnie, no to nie wiem, czy było, nie wiem, czy w ogóle w tej chwili jest to jakiś już sukces. Może zadowolenia? Zadowolenia chyba tak. Znaczy, robiliśmy to, do czego byliśmy przekonani, czy z pełnego wyboru. Byliśmy wierni sobie cały czas. Nie robiliśmy niczego, co by nam potem stwarzało jakiegoś kaca, czy niesympatycznie byśmy sobie patrzyli w lustrze, jakbym się golił, mówił, że coś nie tak zrobiłem. To chybaśmy utrzymali. Robiliśmy to, co nam sprawiało przyjemność i gdzie były jakieś korzyści dla tych, którzy uczestniczyli w tym, co myśmy robili. To tu możemy sobie spokojnie powiedzieć, że tak. No nie chciałem niczego podsumowywać, 25 lat. Nie, to jest jeszcze za prawda? Mało tak, jeszcze przed tak, wami tak, tak. Liczę, że to dopiero teraz człowiek tak się uspokoił, dojrzał jeszcze, że może jeszcze coś tam zrobimy. Ale do tej pory wydaje mi się, że zawsze, jeżeli coś było nie tak, to zmienialiśmy, szliśmy tam, gdzie nas chciano, gdzie nas lubiano, czy nam pozwolono pracować tak, jakśmy to założyli sobie. Nigdy nie lecieliśmy powiedzmy, na jakąś forsę, czy na koniunkturę, że tam zostajemy. Uważaliśmy, że w tym środowisku już nic się nie da zrobić, gdzie byliśmy w teatrze. Mówiliśmy wprost, braliśmy walizki i szliśmy tam, gdzie, tak, szliśmy tam, gdzie nas potrzebowano, gdzie było chłonne środowisko, gdzie czekali, gdzie widzieliśmy wyniki tej naszej pracy. To nie jest aktor, który nie bardzo wie, co robi, zdaje się na żywioł swojego talentu, na pomysły reżyserów. Nie, to jest aktor, który doskonale wie, co robi. I trzyma się jednej rzeczy, która go ożywia. Przecież to on do spółki z Haliną jest twórcą teatru, który utrzymuje się w bardzo trudnych warunkach i utrzymuje się dzięki sympatii i uznaniu, jakie budzi, a nie dzięki dotacjom, a nie jakimś innym tam względom. To jest autentyczne zwycięstwo nad oporem materii społecznej. To, co Machulscy proponują widzom, to w jaki sposób oddziałują na młodych ludzi, to czym przyciągają do tego teatru, także i aktorów, którzy znajdują czas na to, żeby poza swoimi zajęciami w innym teatrze tu grać, próbować, a także i myśleć o programie. Wszystko to razem składa się na portret tak wielkiej aktywności. A przy tym muszę powiedzieć, bo wydaje mi się to rzeczą niezwykle ważną, tak wielkiej skromności, że wiadomość o tym, że minęło 25 lat jego pracy zawodowej, że można w ogóle dokonywać takiego podsumowania, jest dla mnie czymś zaskakującym, ale czymś niezwykle optymistycznym. Bo Janek dla mnie zawsze pozostanie Jankiem młodym, młodzieńczym i dziecinnym, przed którym jest zawsze najwspanialsza przyszłość. Panie Janku, pańskie życie pełne było sukcesów, ale i klęsk, tak jak w życiu każdego z nas. Czy jednak pan nigdy tymi porażkami nie był zniechęcony? O, wiele razy to, ale to uważam, że to jest chyba taka cecha nawet dobra, to znaczy, że jeszcze nie stanąłem w miejscu, że jeszcze się nie zakochałem sobie, bo to ten zawód czasem tak prowokuje, czy nawet skrzywia nas. To niezadowolenie, każdy mi się zastanowi, czy podsumowywać to, co zrobiłem, gdzie źle. Nie, wiele razy miałem niezadowolenie, szczególnie jeżeli były trudne bardzo warunki, a są takie w Teatrze Ochoty. Przecież mam jedną tę salkę, którą się męczymy te 9 lat już, ale ta widownia właśnie, ludzie, którzy mają zapotrzebowanie, czy szkoły, z którymi tak blisko współpracujemy, którzy powiedzieli, nie wolno, musicie, bo jesteście nam potrzebni być nawet w takich warunkach, to każe nam znowu zapomnieć o jakichś tam kłopotach i znowu robić. Tak, zniechęcenie, to pewno i wiek taki przychodzi gdzieś tam, że człowiek nagle mówi, zaraz, co dalej? Włos posiwiał i co dalej, tak? Tak, co dalej, ale spotyka się potem 5-10 osób, na których się zauważyło właśnie wpływ tego, co robimy, to już ta satysfakcja jest jakaś. Co mnie zawsze strasznie denerwuje, ta głupota ludzi, że nie mówisz, ja jestem tyle i tyle zasłużyłem i proszę mi to. Tylko zawsze się mówi, dlaczego on? Jakaś taka bezinteresowna zawiść jest ostatnio bardzo, bardzo jakoś tak widoczna. Jakby nigdy nie skończyło ich się życie. Przecież płyniemy na jakimś statku wspólnie, gdzieś to się zakończy. Powinniśmy zawsze tak sobie pomyśleć,
od końca, co po nas zostanie, jak żeśmy przeżyli to życie, żeby tak czasem się zastanowić od tego ostatniego dnia i wrócić, a nie żyć tak z dnia na dzień, że ja. I to jest najbardziej jakoś tak smutne. No ale to pewno takie są czasy, że każdy by chciał jakoś tak najwięcej, w potworny egoizm zapanował, tym bardziej widzę funkcję dla naszego teatru właśnie, czy aktorów w ogóle, którzy mówili, że zaraz są jeszcze jakieś inne wartości w życiu. Inne wartości niż tylko mieć. Mieć, no żeby jak najwięcej mieć. No może warto jeszcze, żeby być na przykład. Żeby być, a nie mieć. Być, a nie mieć. Być, a nie mieć.